Dzień dobry, Mateusz Bęcz, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Ranny motorowerzysta po zderzeniu z busem. 40-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego, kierujący pojazdem marki Peugeot, nieprawidłowo wykonał manewr skrętu w lewo, na skutek czego uderzył, zahaczył o stojący na stopie motorower. Kradną drewno na potęgę. Generalnie ginie drewno stosowe, takie, które już jest przygotowane do wywozu. Kierowca busa uderzył w motorowerzystę czekającego na skrzyżowaniu. Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Do zderzenia doszło w Jaworze. Do tego zdarzenia doszło około 7:30. Na skrzyżowaniu ulicy Sikorskiego ze Starojaworską doszło do zdarzenia z udziałem motocyklisty i samochodu dostawczego busa. W zdarzeniu ucierpiał motocyklista, który z urazem nogi został przekazany po udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy zespołowi ratownictwa medycznego. Jak ustalili funkcjonariusze ruchu drogowego, 40-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego, kierujący pojazdem marki Peugeot, nieprawidłowo wykonał manewr skrętu w lewo, na skutek czego uderzył, zahaczył o stojący na stopie motorower. 41-letni mieszkaniec Jawora, motorowerzysta z obrażeniami ciała, trafił do szpitala w Legnicy. Szczegóły tego wypadku wyjaśni jeszcze grupa dochodzeniowo-śledcza. Wysokie ceny węgla i kłopoty z dostępnością spowodowały ogromne zainteresowanie drewnem opałowym. Jaworscy policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca Bolkowa, który wyciął łącznie 59 sztuk różnych gatunków drzew. Mieszkaniec gminy Bolków podczas wykonywania prac polowych odkrył ślady świeżo ściętych drzew na należącym do niego terenie. Jak się okazało, nieznany sprawca dokonał nielegalnej wycinki 23 jesionów oraz 18 brzóz należących do mieszkańca gminy Bolków. Jak się okazało, to nie jedyne drzewa, które zniknęły z tamtej okolicy. Okazało się, że nieznany sprawca wyciął również 18 dębów należących do gminy Bolków. Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny miejsca nielegalnej wycinki, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Śledztwo doprowadziło ich do 36-letniego mieszkańca gminy Bolków. Mężczyzna w złożonych wyjaśnieniach oświadczył policjantom, że chciał w ten sposób dorobić skradzione drzewo, na których wycinkę nie miał zezwolenia. Sprzedał przypadkowym osobom na opał, a część pociął dla siebie i spalił już w swoim kominku. Okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek w naszym regionie. Norbert Wende, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lubin, przyznaje, że w ciągu ostatnich miesięcy kradzież drewna bardzo się nasiliła. Ginie głównie drewno stosowe, czyli takie, które leśnicy przygotowują do wywozu i sprzedaży. Nieznani sprawcy podjeżdżają i zabierają je z gotowych stosów. Miesiąc wrzesień i październik liczba przypadków zrównała się z przypadkami, które odnotowaliśmy w 2021 roku. To sam wrzesień i październik. Także jest widoczna zmiana i tych kradzieży jest więcej. Generalnie ginie drewno stosowe, takie, które już jest przygotowane do wywozu, ale też zdarzają się kradzieże drewna takiego rosnącego, wycinają. Najczęściej jest to dąb, buk. Złodzieje polują na drewno bez względu na porę dnia. Wbrew pozorom, kradzież wcale nie odbywa się nocą. Przyczepki od traktora czy podczepione do samochodu pojawiają się w lasach o różnych porach dnia. Norbert Wende przyznaje, że kilka razy leśnikom zdarzyło się złapać kogoś na gorącym uczynku. Staramy się z tym walczyć jak możemy. Stosujemy monitoring w lesie, także pomaga nam to. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wszystkie przypadki, które zostały wykryte i skierowane do sądu, zakończyły się ukaraniem sprawców. Niewątpliwie to wysokie ceny węgla i kłopoty z dostępnością spowodowały ogromne zainteresowanie drewnem opałowym. Warto jednak pamiętać o konsekwencjach związanych z kradzieżą drewna. Każdą sprawę kradzieży drewna prowadzi bowiem Straż Leśna, która występuje w roli oskarżyciela. Za wycięcie drzewa w lesie bez pisemnego zezwolenia odpowiemy jak za kradzież mienia, za co grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Możemy również zapłacić karę grzywny razem z nawiązką. Zajęcia fotograficzne oraz konkurs patriotyczny to tylko niektóre z propozycji, jakie oferuje Muzeum Historyczne w Lubinie. Prowadzący zapraszają do udziału w swoich zajęciach, a w ramach jesiennej oferty jest wiele ciekawych pomysłów do zrealizowania.
Muzeum Historyczne zaprasza na swoje jesienne warsztaty. W bogatej ofercie znalazł się m.in. konkurs patriotyczny, który trwa do 6 listopada. Jest to konkurs na wykonanie kotylionu niepodległościowego. Także tutaj zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie dzieci, do wykonywania takich prac i zgłaszania u nas w ratuszu w infopunkcie. Tutaj też można pobrać kartę zgłoszenia bądź pobrać ją ze strony internetowej. Poza tym pracownicy muzeum zachęcają do udziału w zajęciach fotograficznych, które odbywają się w każdą środę. To będzie 5. edycja już tych warsztatów. No i zapraszamy każdego na te warsztaty. Tak naprawdę też rodziców z dziećmi, bo nie ma tutaj jakiegoś ograniczenia wiekowego. Będziemy się świetnie bawić. A teraz będziemy tworzyć album, właśnie uczyć się tworzyć album taki książkowy, wklejać zdjęcia, wywoływać je, żeby to gdzieś te takie ważne chwile w życiu nam nie uciekały. Zgłaszać się mogą także osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z aparatem, choć wiele zdjęć tworzonych jest już za pomocą smartfonów. W każdej chwili można przyjść na nasze zajęcia, także zapraszamy. Proszę śledzić Facebooka naszego, naszą stronę, tam są na bieżąco podawane informacje. Warto dodać, że warsztaty są bezpłatne. Oglądają Państwo wydarzenia, jeszcze dziś w programie powiemy. Laboratorium białoruskich rezydentów. Teatr w Mińsku działał i był zamknięty z powodów politycznych, więc szukaliśmy możliwości. Święto kina, taniej za bilet. Wtedy mamy w repertuarze komedię Listy do M5 oraz przypada premiera filmu Prorok, czyli film fabularny o prymasie Stefanie Wyszyńskim. Także na te dwa filmy tego dnia zapraszamy do kina. Grupa artystów z Białorusi gości w Legnicy na zaproszenie Teatru Modrzejewskiej. Efektem wizyty będą dwa pokazy dla miejscowej publiczności. W ich ojczyźnie teatr ma zakneblowane usta, sztuki nie da się jednak zabić, co doskonale pokazuje wizyta białoruskich artystów w Legnicy. Dzięki pomocy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Instytut Teatralny im. Raszewskiego mieliśmy stosowność i zaszczyt i przyjemność gościć niektórych z Państwa nawet od początku sierpnia. Historia trupy z Białorusi obrazuje dążenie artystów do wolności słowa. Dziś są wdzięczni za możliwość tworzenia właśnie, choć tę otrzymali dopiero poza ojczyzną. Nasz teatr w Mińsku działał i był zamknięty z powodów politycznych, więc szukaliśmy możliwości wyjechać na rezydencję, akurat wyjechaliśmy. Podsumowanie pracy Białorusinów 30 października od godziny 19. Najpierw szkic spektaklu Słoneczne Wino na podstawie powieści Raya Bradbury'ego, a później Laboratorium Kontaktu, czyli improwizowane, niepowtarzalne widowisko. Zapraszamy. To będzie nie lada gratka dla wszystkich kinomanów. W najbliższą niedzielę Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza na obchody Święta Kina. To pierwsza popandemiczna odsłona tego wydarzenia. Założeniem jest po prostu promocja kinematografii, zachęcenie widzów do chodzenia do kina, ponieważ ogrom platform streamingowych, które są dostępne na polskim rynku, sprawił, że po prostu frekwencja w ostatnich miesiącach w polskich kinach spadła i dodatkowo jeszcze jakby pandemia i kilkukrotne zamykanie, otwieranie kin też spowodowało, że ludzie po prostu się odzwyczaili od chodzenia do kina. W lubińskiej Muzie będzie więc można zobaczyć polską komedię Babies, animację Kopciuszek i Kamień Życia oraz film religijny Medjugorje. A wtedy mamy w repertuarze komedię Listy do M5 oraz przypada premiera filmu Prorok, czyli film fabularny o prymasie Stefanie Wyszyńskim. Także na te dwa filmy tego dnia zapraszamy do kina. 11 listopada z kolei Muza zaprasza na Dzień Kina Polskiego. Lubińskie Kino jest jednym z 230, które należy do Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Bilety będą kosztować 11 zł. Były kokosanki z adwokatem, ciasto pomidorowe czy gruszki na ciepło, a to wszystko w ramach słodkiej rywalizacji. Seniorzy oraz podopieczni warsztatów terapii zajęciowej przygotowali zdrowe i smaczne desery w ramach konkursu kulinarnego, który odbył się w Lubińskim Domu Pomocy Senior. To już kolejna edycja konkursu, w ramach którego powstają takie pyszności. Co roku ma on motyw przewodni, tym razem były to zdrowe i smaczne desery. Przybywa nam uczestników bezpośrednio organizujących sobie temat konkursu.
Mieliśmy wcześniej na przykład jakieś dyniowe love, albo makarony na wszelkie sposoby, albo ni z gruszki, ni z pietruszki, gdzie przedmiotem była właśnie gruszka i pietruszka. Trzeba było takich składników użyć do konkursu kulinarnego, a tym razem mamy deser fit. Na stole można było znaleźć desery, ciasta, galaretki, gorące gruszki i wiele innych. Ja robiłam kokosanki z awokadem. I fajnie mi się robiło i jestem zadowolona ze uczestnicy w konkursie. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, aby wybrać ten najsmaczniejszy z deserów. Będziemy przede wszystkim brać pod uwagę wartości zdrowotne spożywanych deserów. Jak wiemy, zazwyczaj zawierają one dużo substancji, które nie są wskazane dla naszego zdrowia, chociażby dużo cukru. Więc będziemy patrzeć na skład, na walory smakowe oczywiście oraz wizualne. Jak wiemy, przez oczy można trafić również do żołądka, więc jak najbardziej będzie to aspekt brany pod uwagę. Konkurs w domu dziennego pobytu Senior w Lubinie odbywa się cyklicznie. Organizatorzy i uczestnicy już myślą, co będzie motywem przewodnim kolejnej smacznej rywalizacji. Wyjątkowy artysta przyjedzie do Lubina już w najbliższy piątek 27 października. Piotr Saul w Centrum Działań Twórczych w Lubinie zaprezentuje swoją twórczość, która powstała w ciągu ostatnich 10 lat. W najbliższy piątek 28 października w Centrum Działań Twórczych w Lubinie odbędzie się wystawa i wernisaż prac Piotra Saula. Piotr Saul to artysta z Wrocławia, doktorant na wrocławskiej ASP. Fantastyczny artysta, twórca, możemy zobaczyć jego surrealistyczne obrazy, bajkowe obrazy. Jest to taka retrospekcja, bo przywiózł nam masę prac, jest to dziesięciolatka twórczości artysty, więc zobaczymy, jak działał wcześniej, a co robi teraz. Artysta jest dobrze znany w naszym regionie. Niejednokrotnie prowadził warsztaty artystyczne właśnie w Centrum Działań Twórczych. Jego wernisażowi w piątek będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje. Wystąpi pan Krzysztof Janiszewski, który uczy u nas gry na saksofonie. I panowie, czyli artysta, dwaj artyści, malarz i muzyk, stworzą taką kompilację muzyczno-malarską. Otwarcie wystawy rozpocznie się o godzinie 18. Centrum Działań Twórczych zaprasza do swojej siedziby wszystkich mieszkańców powiatu lubińskiego. To wszystko w tych wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.